Przepraszam bardzo za tę krótką techniczną przerwę. Ja zostałem poproszony o wypowiedź na taki temat. Nie był to mój temat, ale uważam, że jest inspirujący. Znaczy, jaki problem, takie rozwiązania i różne narzędzia demokracji uczestniczącej. No i zacznę od tego problemu. No, ja trochę abstrahuję od sytuacji w Łodzi. Chętnie posłucham, jak to w Łodzi jest. Do tej pory raczej z enuncjacji prasowych się orientuję, że nie jest idealnie. Natomiast generalnie problem jest ogólnopolski. Jest ze mną też pan Janek Herbst. On w dalszej kolejności zaprezentuje ciekawsze wyniki badań niż ja. Natomiast ja, jak byłem tylko gwoli wstępu, rzeczywiście jest tak, że jest ileś wskaźników, które wskazują, że w ogóle w Polsce mamy taki problem z biernością, mówiąc krótko. Nie jesteśmy bardzo, bardzo zaangażowanym społeczeństwem w sprawy publiczne. Pokazuje to na przykład frekwencja wyborcza we wszystkich wyborach, a w wyborach lokalnych paradoksalnie ta frekwencja jest właściwie najniższa. Ja już nie pokazuję tutaj wyborów do Parlamentu Europejskiego, żeby Państwa nie frustrować, ale to jest z rzędu 25-20%, więc może być jeszcze gorzej. No ale generalnie, jak Państwo widzą, ta frekwencja w wyborach lokalnych jest niska i raczej nie rośnie. Inny taki typowy wskaźnik to jest coś, co robi CBOS już od wielu lat, zresztą instytucja, z którą też byłem związany, jestem związany jakoś czas, od pewnego czasu. No to jest takie poczucie Polaków o tym, czy mają wpływ na sprawy kraju, na sprawy lokalne. No i jakkolwiek te sprawy lokalne wydają się nam takim obszarem, takim obszarem, gdzie ten wpływ wydaje nam się większy, no to jednak pytanie jest takie, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, no bo to nasze poczucie wpływu na sprawy lokalne jest no, nie większe niż te 40 w porywach do 50%. To jest 40-50% dorosłych Polaków uważa, że może cokolwiek zmienić w swoim mieście, gminie, społeczności, sąsiedztwie, bo tak mniej więcej to pytanie brzmi i średnio się to poprawia od wielu lat. Inne, jak my wypadamy, to też Janek Herbst będzie mówił o tym więcej, jak my wypadamy na tle europejskim. Nie ma zbyt wielu badań porównawczych. Takim najlepszym badaniem, to jest jednym z lepszych badań, to jest na przykład Europejski Sondaż Społeczny i oni tam pytają o takie typowe zachowania obywatelskie w sferze publicznej, jak właśnie praca na rzecz organizacji pozarządowych, jak podpisywanie petycji, czyli takie abecadło partycypacji, udział w proteście, jakimś zgromadzeniu społecznym. I no widać niestety, jak Państwo się tak przyjrzą, mam nadzieję, że trochę przynajmniej widać te kraje, no Polska jest tutaj. Większość wskaźników mamy niestety grubo poniżej średniej europejskiej i też sporo poniżej innych państw, nawet z naszego regionu, czy nawet spoza Unii Europejskiej. Więc tak z sociologicznego punktu widzenia nie jest to pocieszające. Myśmy, kiedy rzeczywiście w moim poprzednim życiu zawodowym pracowałem w Instytucie Spraw Publicznych, byliśmy członkiem takiego konsorcjum, które realizowało program Decydujmy Razem, być może Państwu znany, ja jeszcze wrócę do tego później. I myśmy tam na przykład pytali, było sporo badań różnych ciekawych, zachęcam Państwa od razu do zapoznania się z dorobkiem tego projektu, ale między innymi też były badania sondażowe, pytaliśmy Polaków o to, jak oni, jak powiem, są gotowi do uczestnictwa w różnych formach partycypacji na poziomie lokalnym, jakoś konsultacje, o chociażby przekazywanie w formie, nie wiem, petycji, wniosku, informacji, swoich opinii władzom i tak dalej, i tak dalej. Widzą Państwo tutaj takich parę typowych zachowań, jak powiem, partycypacyjnych. No i pytanie było o to, czy na ile mieszkańcy są gotowi, żeby to robić w swoich gminach. No i znów te, jak powiem, odsetki gotowości no nie są porażające po prostu.
Więc krótko mówiąc, problem jest. Uważam, pytanie jest takie, czy oczywiście zawsze to jest względne, czy ten nasz poziom partycypacji jest i gotowości do partycypacji, zainteresowania sprawami publicznymi jest wysoki czy niski. U nas to jest takie, mam wrażenie, jakby podsumować i spróbować jakoś zindeksować wszystkie te dane, no to jak powiem, rzucę taką hipotezę, że ta gotowość i ta partycypacyjność, to nie wiem, jakby wziąć skalę od 1 do 100, to pewnie gdzieś tak w pierwszej czwórce by się zatrzymała, czyli mniej więcej na 100 punktów, to 25 punktów bym dał za tą partycypacyjność. No i ocena, czy to jest źle, czy dobrze, no to jest taką oceną trochę ideologiczną. Znaczy ja uważam, że to jest poniżej oczekiwań, poniżej tego, co moglibyśmy zaprezentować po 20 latach od przemian i po tym, co mamy do dyspozycji. No ale z drugiej strony, pamiętam, kiedyś miałem takie wystąpienie w jakimś bardziej międzynarodowym gronie, no i podniósł się pan z Urugwaju, który stwierdził, że u nich w Urugwaju to już w ogóle nic się nie dzieje i że nie mamy się co tutaj samobiczować i molestować, bo przynajmniej mamy te różne wskaźniki na takich jednak dwucyfrowych poziomach, a nie na takich, jakie on twierdził, jakie są w Urugwaju. No niemniej tak czy siak, no będę stał na stanowisku, że to nie jest coś, co by nas satysfakcjonowało. Czy jesteśmy bierni, nie bardzo się interesujemy sprawami publicznymi, nie bardzo chcemy brać udział w inicjatywach publicznych, obywatelskich. Dodać można do tego jeszcze mnóstwo różnych innych czynników, nie będę zabierał chleba Jankowi i Herbstowi. I teraz, jaki problem, takie rozwiązanie? No, rozwiązania u nas są takie, że to nie dotyczy tylko partycypacji, ale różnych sfer życia publicznego, że zazwyczaj my, jak mamy problem, to uchwalamy ustawy. Ustawy, przepisy, regulacje różne. I temat mojego wystąpienia miał dotyczyć narzędzi. Więc ja nie chcę zaczynać od różnych e-narzędzi, od mobilnych różnych portali propartycypacyjnych, których też jest sporo. Ja o tym oczywiście raczej wspomnę. Ale chcę zacząć od takiego apecadła. Znaczy my mamy mnóstwo rozwiązań prawnych, których możemy używać jako obywatele. Oczywiście nie zamierzam odczytywać tej listy, ale we wszystkich tych ustawach, które są wylistowane łącznie z konstytucją, mamy przepisy, podstawy, argumenty, instrumenty, instytucje, uprawnienia, które pozwalają nam brać udział w życiu publicznym na poziomie i krajowym, i lokalnym. Więc już sama liczba tych punktów, które tutaj wymieniłem, a to nie jest liczba wyczerpująca, no jest bardzo, bardzo duża. Ja bym nawet stał na stanowisku takim, że my mamy za dużo tych regulacji. Warto by je jakoś uporządkować, bo kiedyś przyszło mi pisać tą sympatyczną ekspertyzę dla Kancelarii Prezydenta, która zresztą wypuściła kolejną ustawę dotyczącą partycypacji. I samych konsultacji, że tak powiem, jest przepisów dotyczących organizowania konsultacji publicznych jest tak dużo na różne okazje, od kwestii ochrony środowiska przez, nie wiem, sprawy ochrony, znaczy zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego, że moim zdaniem można byłoby się pokusić o jakieś próbę ujednolicenia tych przepisów. To byłaby trudna praca legislacyjna, ale mam wrażenie, że ta infrastruktura prawna, którą mamy do dyspozycji jako obywatele, jest po prostu staje się zbyt skomplikowana, a my chcemy dokładać kolejne regulacje. Oczywiście są takie punkty, gdzie ja bym widział jeszcze możliwość doprecyzowania czegoś. Instytucje i formy. No my mamy też sporo poza, tak powiem, paraprawnych, pozaprawnych, już takich bardziej praktycznych rozwiązań, których możemy używać po to, żeby brać udział w życiu publicznym, w życiu naszych społeczności. Dla mnie, i o tym też coś powiem, podstawa podstaw, no to jest uczestnictwo w radach, w sesjach rad organów stanowiących. Mamy jednostki samorządu terytorialnego, pomocnicze jednostki samorządu terytorialnego. Mamy różne zespoły, rady, ciała konsultacyjne, które są tworzone na podstawie
różnych przepisów, czy to ustawy o działalności pożytku publicznego, które są bardziej dedykowane organizacjom, czy to na podstawie innych przepisów, które są bardziej dedykowane, tak powiem, obywatelom indywidualnym, a nie zorganizowanym, czyli na przykład właśnie te młodzieżowe rady miasta, społeczne rady do spraw niepełnosprawności i tak dalej. Tak dalej. Jesteśmy krajem rad wbrew pozorom. Mamy ich bardzo dużo. Bardzo często się zapomina o tym, że w ogóle istnieje coś takiego jak Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, które co do idei to był bardzo fajny instrument, bo te komisje to miały być takie, dzieci Komisji Trójstronnej na poziomie krajowym i cele tej instytucji były bardzo szczytne. No, te komisje miały się zajmować rozwojem społeczno-gospodarczym całych regionów. No one obumarły niestety. Jest też sporo dorobku badawczego na ten temat. I tak się bardzo zasklepiły, natomiast ta instytucja ciągle jest. Znaczy, jeżeli miałbym dokładać nową instytucję, to prędzej bym się zastanowił nad próbą na przykład jakiejś reformy tego systemu dialogu społecznego, łącznie z WKDS-ami, niż nad tworzeniem kolejnych rozwiązań. Więc mamy tego sporo, możemy się tym interesować, możemy się próbować w to włączać, możemy o to walczyć na różne sposoby, możemy to wykorzystywać. I to są takie instrumenty bardzo, bym powiedział, tradycyjne. Poza tym mamy w ostatnich latach, to pewnie jeżeli Państwo tu są, to są, zakładam, jakoś tym zainteresowani. Wiedzą Państwo, że jest całkiem dużo pieniędzy, no to nie jest największa, budżet pieniędzy unijnych i różnych innych źródeł, które idą na promowanie partycypacji, na przygotowywanie, wytwarzanie nowych narzędzi. Tutaj dwa projekty takie wymieniam. Jeden wspomniany przeze mnie Decydujmy Razem, gdzie powstało mnóstwo badań, mnóstwo materiałów szkoleniowych, instrukcji, modeli, propozycji, bardzo często opisanych nie takim językiem akademickim, ale takim prostym, po to, żeby przeciętny mieszkaniec mógł to wziąć do ręki i spróbować coś zorganizować samemu. Nie wiem, czy to konsultacje, czy napisać informacje do urzędu, czy złożyć petycję. I w tym projekcie Decydujmy Razem i na przykład w programie Partycypacja Obywatelska jest mnóstwo gotowych rozwiązań. Znaczy tam wystarczy po prostu tylko wejść i się dowiedzieć, jak zrobić, jak wziąć udział w ten czy inny sposób w życiu publicznym, po prostu jak partycypować. Jest w mojej obecnej organizacji akcja już od wielu lat prowadzona, być może niektórzy z Państwa się zetknęli z tą akcją Masz Głos, Masz Wybór, która generalnie wzięła swój początek od motywowania obywateli i mieszkańców do brania udziału właśnie w wyborach lokalnych, ale przeewoluowała do trochę szerszego zagadnienia, no i teraz bardziej ma na celu pomaganie mieszkańcom we współpracy z samorządami na stworzeniu jakiejś nowej jakości. Na przykład rozwiązywaniu jakichś problemów, uczeniu się konsultacji publicznych, uczeniu się inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Tam też jest mnóstwo poradników, takich bardzo praktycznych instrukcji. Trochę przywiozłem ulotek ze sobą, to je tutaj wyłożę, więc jest ten zasób, znaczy jest ten know-how, jak to mówię. Są bardzo konkretne narzędzia. W jednym z projektów, w którym brałem udział kilka lat temu, powstało coś takiego jak niezbędnik do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, gdzie no tak bardzo prosto są opisane sposób, w jaki przyjaźnie, kooperacyjnie ocenić, jakie są relacje między mieszkańcami zrzeszonymi w organizacjach a samorządami. Powstaje teraz na przykład w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych też kanon konsultacji lokalnych, gdzie będą kolejne instrukcje, kolejne podsumowanie, całkiem dobry materiał, tego już jest całkiem sporo. Mamy tego dużo, czy mamy bardzo dużo tej infrastruktury, tych narzędzi, zwłaszcza w ostatnich latach, dzięki tym środkom unijnym, one, jeszcze się zmultiplikowały, rozmnożyły, są dosyć też, już zaczynają być pisane takim dostępnym językiem, nie naukowym, nie eksperckim, tylko takim bardziej obywatelskim, więc
one są, to wszystko jest gotowe do użycia, to się znajduje w domenie publicznej, to można mieć za darmo, nic nie trzeba za to płacić, trzeba tylko się właśnie, powiedzmy, chcieć uczyć. Ja uważam, że jakie problemy, jakie rozwiązania, no tych rozwiązań adresujących ten problem, no my mamy paradoksalnie mało, no bo ja uważam, że głównie problemem naszym jest brak obycia z tematem partycypacji, uczestnictwa w ogóle w życiu publicznym. No to jest brak nam tej kultury, no a ta kultura no, bierze się z wychowania. No my popełniliśmy, uważam, błąd systemowy, ustrojowy, przez brak włączania tego do po prostu do cirkulów szkół, przez brak aktywności wystarczającej organizacji pozarządowych w tej sferze edukacji. Takie organizacje oczywiście są i one to robią, nie wiem, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Edukacja dla Demokracji. Jest mnóstwo organizacji ogólnokrajowych i krajowych i lokalnych, które robią wykonują tę działalność edukacyjną, informacyjną, ale tego jest po prostu za mało. Znaczy, to jest zbyt mało wyeksponowany priorytet też nasz jako sektora, mówię to jako osoba, która pracuje w fundacji. Myśmy zmarnowali co najmniej 10 lat, bo ja bym powiedział, że jestem w stanie wybaczyć pierwsze 10 lat transformacji, gdzie różne rzeczy trzeba było robić, ale powiedzmy kolejne 10 lat to jest już moment, kiedy można było zainwestować na przykład w zmianę podstawy programowej szkół i trochę te wątki bardziej wyeksponować niż one są, kształtować po prostu tą kulturę partycypacji i wtedy byśmy mieli może na przykład teraz już nowych maturzystów, którzy są dużo, dużo bardziej oświeceni i chętni do współdziałania i zainteresowania niż nie wiem, moje pokolenie, czy pokolenia wcześniejsze. Jest też tak, że jest ten bałagan legislacyjny. Uważam, że mamy zbyt dużo rozwiązań już, które nie są, i to jest, przepraszam za tą angielszczyzność, które powodują, że one właściwie nie działają. Są bardzo często to są fasadowe rozwiązania. Mamy je w przepisach, a okazuje się, że nie bardzo potrafimy albo ich użyć, albo nie chcemy ich użyć. Też jest takie zjawisko, uważam, niepokojące. Być może ono jest marginalne, ale to jest tak, że te kwestie partycypacji bardzo często są zawłaszczane i to bywa, że są zawłaszczane przez organizacje pozarządowe na poziomie lokalnym. Ja uważam, że to jest realne zagrożenie, bo te organizacje często nie są organizacjami rzeczywiście obywatelskimi, tylko są organizacje wykonujące działania publiczne i tyle. Do tego się ogranicza ich misja. I to jest pewien... A brakuje nam stowarzyszeń, brakuje nam takich, jak powiem, organizacji, które są skoncentrowane na ruchach, na uruchamianiu pewnych ruchów, na działaniu, na oparte na składkach, no, na takim entuzjazmie. No i teraz tak, no ja bardziej do dyskusji w panelu. No uważam, że trzeba inwestować w edukację, a nie w kolejne rozwiązania. Uważam, że trzeba zachęcać nas. Tak powiem, ja już do szkoły nie wrócę, ani większość z Państwa tutaj pewnie też nie. Natomiast można, jak powiem, się nas motywować i na przykład motywować powinny nas samorządy. Pani doktor Rytel będzie o tym pewnie mówić więcej, ale na przykład ja jestem bardzo zbudowany tym, w jaki sposób w Olsztynie rozwiązano, a właściwie próbuje się rozwiązywać kwestie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, gdzie po prostu też w ramach programu Masz Głos, Masz Wybór grupa aktywnych mieszkańców z Olsztyna porozumiała się z prezydentem miasta, stwierdzili, że chcą w statucie zapisać przepisy dotyczące tego mechanizmu. Zablokował to wojewoda. Wspólnie później dzięki współpracy złożono odwołanie, później założono sprawę w sądzie administracyjnym, aż ta sprawa doszła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie moim zdaniem w zeszłym roku zapadł bardzo istotny wyrok, który stwierdza to, co ja miałem przez wiele lat w głowie i miałem taką intuicję i wielu innych badaczy, ekspertów, że po prostu nie trzeba żadnych nowych regulacji. Znaczy, jeżeli samorząd lokalny chce uregulować tą instytucję w swoim statucie, to może to zrobić po prostu. Niepotrzebna do tego jest żadna delegacja ustawowa, bo to wynika po prostu z przepisów konstytucji. I to się udało, przeprowadzić tą mitygację tak zwaną.
czyli doprowadzić do istotnego orzeczenia NSA, no, dzięki mobilizacji i mieszkańców, i samorządu, któremu po prostu zależało na tym, dostrzegł wartość w tej instytucji. I gdyby nie samorząd, no to jakby tę samą sprawę trudno byłoby poprowadzić dalej. Ja uważam, że potrzeba nam więcej tego rodzaju współdziałania między samorządami i między tą demokratycznie wybraną władzą, a jej, prawda, zapleczem, mieszkańcami. No i są pewne korekty, jak powiem, w tej sferze prawa i instytucji, które oczywiście można ich dokonywać, tylko że ja uważam, że to nie jest priorytet. No jedno, na przykład czekam na ustawę o petycji. Senat złożył taki projekt, jest szansa, może w tej kadencji się uda ją uchwalić. Dobrze by było, gdyby stowarzyszenia były łatwiej zakładalne i te stowarzyszenia zwykłe miały więcej uprawnień, więcej możliwości, na przykład pozyskiwania środków finansowych itd. itd. Pewne elementy, na przykład tego projektu prezydenckiego, który może jest Państwu znany, jak to w skrócie nazwałem, bo to jest dosyć długa nazwa, o współdziałaniu w samorządzie, uważam, że są cenne, chociaż nie wierzę, że cała ta inicjatywa przejdzie przez Sejm i zostanie uchwalona, ale na przykład takie przeniesienie instytucji wysłuchania publicznego do samorządów albo interpelacji obywatelskiej, jeszcze tak, że poza wnioskiem i skargą obywatel też ma taki instrument, że może zapytać wójta, prezydenta, tak jak poseł, tak powiem, ministra o to, co się dzieje z tym czy innym problemem. Taka nowa instytucja może by się na poziomie lokalnym przydała. Tam jest trochę ciekawych pomysłów. Jest parę takich kwestii, do których my nie przystajemy ze względu na standardy międzynarodowe, na przykład właśnie partycypacja cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, jest problem z dostępem do informacji publicznej. No i uważam, że powinno się kształtować orzecznictwo. Tak jak w wspomnianym przykładzie inicjatywy obywatelskiej z Olsztyna, gdzie doprowadzono do tego orzeczenia sądowego NSA. Potrzebna nam jakby więcej tego, w tych sprawach partycypacyjnych potrzeba nam więcej takiej pragmatyki. No i troszkę przedłużyłem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam.